Siemano, cześć, witajcie z tej strony Omen, witam was w pierwszym odcinku z nowej serii z GTA San Andreas. Tak jak mówiłem, miałem robić let's play z nowej gry. Jest także, jest właśnie ta gra, która została wybrana w ankiecie, czyli to właśnie wy wybraliście tą grę. Miała ona około tam 60%. Można sobie zobaczyć w każdym razie, wracając do tego filmiku i klikając w link w opisie. On chyba nie powinien wygasnąć. On tam powinien być przez cały czas właściwie. Także jesteśmy już sobie w grze. Jesteśmy już oczywiście Murzynem, CJ-em i zaczęliśmy właśnie grę od filmiku pokazowego, który pominąłem, ponieważ trwa on z 4 minuty około, a myślę, że każdy zna to na pamięć. Ale jak nie zna, to skrócę. Przyjechał Karl na osiedle. Przyjechał po prostu, wrócił do swojego domu, do swoich ziomków, także przyjechaliśmy sobie pod ten dom i lecimy sobie z dalszym ciągiem fabuły. Ten filmik przedstawia właśnie Karla, który wrócił do domu i się dziwi, jak tu wszystko się, jak tu się nic nie zmieniło, jak tu on kiedyś żył. Chill. CJ. Oh, my dog. What's up? Hey, baby. You okay, man? Nah, man. It's my mom's, homie. Hey, I don't know why this had to happen, but I promise you, I'm gonna find out who killed your mom's. The streets is cold, dog. Like it says in the book, we are blessed and cursed. What fucking book? Same things make us laugh, make us cry. But right now, we gotta take care of our business. Go see your brother at the cemetery. Come on, let's bounce. You wanna drive? Yeah, that's cool. Nice car, Smoke. You know me. It's not cut. Keep the value. No właśnie, dowiaduje się Karl, że jego matka nie żyje i jego ziomek mówi, że odnajdą tego, kto to zrobił. I właśnie pojechali na cmentarz. Carl, hey, good to see you. I can't believe she gone, man. That's another funeral you ran away from, fool. Just like Brian's. Hey, she was my mama too. Not for the past 5 years she wasn't, nigga. And where the fuck you think you going? What? Get out my face. I'm going to see Caesar. The hell you are, girl. You ain't messing with them essays. You know we beefed it. They ain't nothing but a Look, bunch of lowlife. Look, what the fuck are you? At least I got principles. Oh, and I guess that makes you an upstanding American. Carl, tell him. Carl, don't tell me shit, As long bitch. As he treat her right, disrespect you, and he did. How the hell you gonna say that? Like it's any business of yours. Fuck you, sweet. Oh, shit. Fucking asshole. Here we go again. This shit's real fucked up. Everything. What you mean? What, apart from your mother being dead? Things are going real bad. Here, let me show you running, man. Tony's buried over there. Little devil over there. It, big devil over there. Man, it's just crazy. Everybody blasts on food first, then ask questions second. Ballers, drive by, incoming. Oh, motherfucker, my car! We gotta get back to the hood, man. It's too crazy around here. Grab a bike and pedal. Either you ain't forgotten that. Follow my lead. No i właśnie. Kascenka się skończyła. Okazało się, że jakby pogrzeb przerwali Balasi, czyli gang, który także jest na tych dzielnicach i z którym walczy gang CJ'a, czyli
Czyli właśnie gonią nas tutaj, także uciekamy przed nimi. I tak, no to misję chyba każdy zna. Tutaj musimy rowerami uciekać przed tym samochodem balasów. Tak, może teraz powiem trochę o tej ankiecie, bo zaciekawiło mi to w sumie. Może nie tyle zaciekawiło, co zdziwiło, bo w sumie nie spodziewałem się, że wybierzecie właśnie GTA San Andreas. Z jednej strony każdy tę grę zna, może stąd ten wybór, ale z drugiej strony myślałem, że ktoś będzie chętnie ktoś obejrzy po prostu coś, czego nie zna, żeby mieć jakąś niespodziankę, coś nowego po prostu i obejrzeć coś, czego po prostu nie widział, jakąś nową historię, typu na przykład Mafia 2, jeśli ktoś tego nie zna, tam inne gry z podanych. Ale jakby ktoś jednak zagłosował na tamtej i teraz sobie myśli, że szkoda, że nie ma tamtych właśnie, który zagłosował, to od razu uspokajałem, bo myślę, że zrobię z nich tak, że może nie jak to skończę, bo to będzie na pewno długo trwało i na pewno zanim to skończę, to jeszcze minie mnóstwo czasu. Ale postaram się mimo wszystko zrobić, nie wiem, jak już tam trochę odcinków tego będzie, to mimo wszystko oprócz tej coś zacząć. I jeszcze raz mówię, bo już to chyba mówiłem właśnie na tym filmie z ankietą, że seria MTA cały czas będzie trwała, także bez obaw, jeśli ktoś, komuś na tej serii zależy, jeśli ktoś tę serię ogląda, to spokojnie ona dalej będzie prowadzona. Aczkolwiek teraz jest oprócz niej także ta z tych serii oczywiście głównych i mam nadzieję, że będzie miała dosyć sporą oglądalność z tych powodów, że czyli z powody, dla których chciałbym, żeby miała dużą oglądalność, to jest taka, że ta gra została wybrana w tej ankiecie jednak, także wydaje mi się, że właśnie powinna mieć najwięcej wyświetleń, więcej wyświetleń niż tamte, które by były, których nie ma, bo nie wygrały w ankiecie. Tu obijają mi cały czas, ja tak jeżdżę nieudolnie, ale po prostu jestem jeszcze nieprzyzwyczajony do tego sterowania z GTA San Andreas, bo dawno nie grałem. Ostatnio co grałem, no to w GTA 4, jeśli chodzi o właśnie tą serię, a w San Andreas to nie, dlatego właśnie tak mi idzie, ale myślę, że potem z czasem to już się przyzwyczai, będzie lepiej. No i właściwie teraz skończyliśmy pierwszą misję. Jeśli na przykład te cutscenki, które cały czas są, mam pomijać, to możecie mi napisać, ale wydaje mi się, że one powinny jednak zostać, no bo jak ktoś nie chce czekać, nie chce mu się oglądać cutscenki, to sobie może pominąć, tak? A jeśli ktoś naprawdę tak sobie chce po prostu jeszcze raz tą historię Karla przypomnieć, jeszcze raz wszystko sobie zobaczyć, no to powinien sobie zostawić po prostu i obejrzeć. Ale jeśli byście tam pisali po prostu, że mnie pomijał, to ja mogę je pominąć. Ale na razie mi się nie wydaje, że jest taka potrzeba. Także dobra. Wjeździemy sobie tutaj do garażu Karla. Tu jeszcze mam przyciski niepoprzestawiane. Skok jest na shifcie, a sprint na spacji. Ale to sobie zmienię później. Teraz mamy, żeby jakby ciąg historii dalej trwał, musimy sobie iść tutaj i po prostu zapisać grę. No, a tak swoją drogą zastanawiałem się właśnie, jak z tymi innymi grami, które były w ankiecie, bo chętnie po prostu bym z nich także, nie sobie także pograł i mam nadzieję, że byście sobie chętnie obejrzeli właśnie, także myślę, że zrobię je także. Zastanawiam po prostu tylko kiedy, bo myślę, że jeszcze z tą serią pociągniemy tak z kilka odcinków, tak, przyszłyśmy do 10 odcinka, a wtedy zaczniemy sobie równolegle, razem z tą, na przykład raz ta, jakąś grę, na przykład Mafia 2. Myślę, że będzie w porządku i oczywiście ciągle to MTA, bo ponieważ myślę, że to też ma oglądalność, nie myślę, tylko widzę po prostu po wyświetleniach. I też mi się też przyjemnie gra w MTA, właściwie to jest właśnie ta gra, tyle że MTA to jest na multiplayerze, a tutaj jest na singlu. Także od razu sobie lecimy na misję kolejną, że od razu sobie zrobimy misję właśnie numer 2, żeby od razu wszystko zrobić, żeby od razu sobie zrobić jak najwięcej, bo nie ma co tak przeciągać. O, kamera mi się zmieniła, śmiesznie to wygląda. Tutaj mamy kolejną misję. Man, what you want? Seeing my homie. What's up with you?
Yeah, homie, yeah, it's good to see you back. No homie love? No hug? Oh, for sure, my nigga, my bad. What's cracking with you? Hey, man, what you strapped for? Man, some pizza place keeps paying over our hit up, man. Shit is beautiful. Teach the owner a lesson. Fucking Grove Street. You down? I'm always down. Let's go, bitch. Hey, show me how they drive on the East Coast, homie. No i dobra, spotykamy starego przyjaciela, jakim jest Ryder, albo właściwie Ryder. Co do tego nie jestem pewien. I jedziemy sobie w miejsce tutaj wyznaczone na mapie. Z tego co pamiętam, jest to fryzjer, w którym właśnie sobie wybierzemy fryzurę, którą będzie miał Carl. Z tym fryzjerem jest mnóstwo memów w internecie, czyli obrazków takich ze śmiesznym podpisem, w których to jest logika GTA, w których to sobie łysy, no powiedzmy łysy CJ wchodzi, a wychodzi z afro. Czyli z takimi wielkimi włosami po prostu, ponieważ teraz proszę bardzo wchodzi z taką fryzurą, a mogę sobie wybrać na przykład afro i proszę bardzo, o, spację klikam i on... I to jest taki przegląd, pokazuje. I proszę bardzo, ma wielką fryzurę, nie wiadomo skąd. No ale to jest, o Jezu, nie tak. To jest tylko gra, wiadomo, także to jest normalny. To jest tylko podgląd tej fryzury, jeszcze jej nie kupiłem. Właśnie zastanawiam się, jak ją kupić. Ale wydaje mi się, że tutaj nie będę jakoś specjalnie wybrzydzał. Wezmę sobie jakąś taką... A może być taka, na krótko. Nie potrzeba mu jakichś specjalnych, wielkich... włosów. Proszę bardzo, już kupione. Jest świetna fryzura i teraz sobie schodzimy. Czym? Return. Co? Czym jest return? Enterem. O rany. Rzeczywiście. No i dobra. Shit. I told you he was crazy. Man, you jacked up. Man, what's this? Shit look ridiculous. No respect for the hood. All clean as shit. Looking too skinny, CJ. I wanna get us something to eat. I'm gonna finish this. Then I'm gonna take care of business. I tutaj właśnie teraz jest pokazana pizzeria i okienka wyskakiwały, że kiedy mamy niski poziom zdrowia, możemy pójść do takiego właśnie typu obiektu i tam możemy sobie pożywienie kupić, które doda nam po prostu trochę życia do paska zdrowia, który by nam się kończył właśnie. Także kupujemy sobie tu jakiś, chociaż pasek zdrowia mamy pełny, ale do misji trzeba kupić, także spacja kup i już kupione, także możemy teraz wyjść. I cutscenkę mamy. Co sobie tam je. Give up the money. This a raid. Ryder, not this again. It ain't me, fool. No one else is that small. I feel sorry for your dad. Shit, you crazy. Let's get up out of here. Same old CJ. Buster. Straight Buster. Oh shit, run! Nie wiem, czy zauważyliście, przed chwilą mu się czapka nie wyświetlała. Możecie sobie cofnąć i zobaczyć. Rzadki widok, przynajmniej przeze mnie widziany, Raidera bez czapki. O, znowu! A może on ma tylko od tyłu? Nie, no nie ma czapki. Definitywnie widać, że czapki nie ma. Nie wiem, dlaczego tak się może zbugowało. Śmiesznie to bardzo wygląda. Raider bez czapki. Takiego kucyka ma jeszcze z tyłu. No i dobra, jedziemy sobie właśnie teraz już na osiedle do domu. Tak, i to już właśnie będzie zakończenie tej misji. Co za tym idzie, zbliża się zakończenie samego odcinka. Proszę bardzo, zajeżdżamy sobie. Kastenka oczywiście. Krótka. I powiedział mu Ryder, że tam graffiti coś, no nie doczytałem do końca, ale chodzi o to, że w następnej misji będziemy zamalowywać tagi, czyli zamalowywać graffiti, które namalowane są przez Ballasów, czyli wrogi gang oczywiście. Będziemy je zamalować na zielono, czyli na barwy gangu naszego. Gangu CJ'a. I jego ziomków.
Także lecimy sobie już grę zapisać. Tu może zauważyliście, mam tu zapis. No to tam, ja sobie tam grałem sam, także na to nie ma co zwracać uwagi. Tylko prowadzimy sobie ten zapis. Od razu sobie pójdę tutaj, bo wiem, że tutaj mamy właśnie aparacik. Nie wiem, w sumie to mało potrzebne, ale taka sprawa jest, że jak się tu zrobi nim zdjęcia, to trafię tam do jakiegoś folderu w moje dokumenty i potem można sobie to zobaczyć normalnie jako screenshot. Proszę bardzo. Mogłoby się od razu zapisywać jeszcze jako zdjęcie na Steamie, ale już dobra. Także to było na tyle. W sumie nawet nie wiem, ile to trwało, ale wydaje mi się, że tak w miarę sam raz. Także jeśli byście mieli jakieś opinie na ten temat, coś byście chcieli, żebym zmienił, to piszcie śmiało, bo to jestem skłonny pozmieniać dużo rzeczy. Na przykład, że jakieś spolszczenie ściągnąć, jeśli jest potrzebne. Nie wiem, co tam jeszcze można. Także jakikolwiek byście mieli ten, to piszcie. Ja to wszystko pozałatwiam. Także dzięki za oglądanie. Do następnego odcinka. Do zobaczenia. Na razie. Cześć.